Cześć, siemanko, z tej strony GotyWow, witam was na kolejnej reakcji na kanale Trend Zemsone, 5 influencerek pro Zemsone. O 24 akurat wczoraj, gdy prowadziliśmy live'a, wpadł sobie na kanał właśnie Zemsone ten numer, ale ja go nie słuchałem, wstrzymałem się do reakcji jak zwykle. Jest 12.05 w momencie nagrywania, więc wydaje mi się, że jestem całkiem wcześnie, bo o 12 wpadł klip. Też prosiliście, żebym nagrał, więc ja dostarczam. Jak widzieliście, mam tą kamerę. Chuj się cieszę, też mam sławki bezprzewodowe, więc to wszystko idzie do przodu. Jest nowe też graficzko u góry, dajcie znać, jak wam się podoba. Wielkie pozdro Kapi za to, że mi ją zrobiłeś pod na Discordzie. Wielkie pozdrowienia, bardzo doceniam, dzięki za rozwój i generalnie, że wprowadzacie realny wkład w ten kanał. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, wielkie dzięki dla Karola za 3 zł na Tipli, wielkie pozdro, wielkie dzięki za donata. I bardzo mi się spodobało jakby koncept streamowania, na razie streamujemy na YouTubie. I jeśli jesteście zainteresowani, wpadajcie wieczorami. Mam w zamiarze robić daily streamy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? Zamsony, 5 influencerek. Przyszliś mi porozmawiać o numerze, a nie o mnie, więc sprawdzamy. Kto pytał? Sądzę, to lubię. Wiesz, nie musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy. Co to jest za numer? W takim... Wiecie, o co mi chodzi, nie? Jaki to jest numer, że chodzi mi po prostu o linię rytmiczną? I'm Blue, ja to nie jest to. A, to jest to remake chyba I'm Blue, co był w radiu, nie? Chociaż nie wiem. Wiesz, nie musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. Rano znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś masz. Przy niej stanął mi czas, jakbym zajarał se hasz. I'm good, yeah, I'm feeling alright. O to mi chodziło. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Best time of my life. Fajne, generalnie też mi się podobają te remiksy, tak jak była płyta, nie? Złote przeboje od KB i Michela. Też tam było bardzo dużo numerów na samplerkach, na właśnie podobnej, znaczy po prostu na tym samym patencie, co takie stare, legendarne numery. Fajne to jest, podoba mi się, że to do Polski też wchodzi. Pięć influencerek w łóżku, już nie czuję się sam. Nie chcę iść już do lodówki, po drugą butlę i gram. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam. Ono zna czarną magię, bo patrzy w obiekty w 7. Ten numer najbardziej, taka pierwsza moja... Pierwsze moje spostrzeżenie, że ten numer jest na pewno najbardziej inny z tych singli, które były do tej pory z tego nowego projektu, który zapowiada, ten jest najbardziej inny jak na razie. Cztery kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji, a ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji, chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogłem ściągać od niej, w sensie spodnie stale dla niej, ok. W sumie to pojebane, pięć twarzy. Jebać dziecki, wolę z twarzy. Jebać dup, wolę z twarzy. Pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy. Wyjarać te gramy, jaramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzisz. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj dobro. Już o to wspominałem przy wypadku Zemsone innych numerów, że generalnie ja nie wiem, ile on ma lat, wydaje mi się, że jest w moim wieku, a może z rok, dwa lata starszy. Bardzo dojrzały jak na swój wiek, nie? Jeśli naprawdę jest jakby takim człowiekiem, a nie tylko tak nawija, w co, no raczej myślę, że tak jest, no jakby wiecie, no raczej to, co nawijamy, wychodzi z doświadczenia i jakby z uczucia, które mam w środku, więc podejrzewam, że jest takim człowiekiem. No to wielkie propsy za dojrzałość i generalnie za takie rozgadnięcie w stosunkowo młodym wieku, mimo że no już też jesteśmy trochę starzy, no. Ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba. No nie poświęcajcie się dupą za bardzo. Taki, no może to było takie zbyt straight to the point, ale nie opierajcie swojego życia na dupie. Generalnie nie opierajcie swojego życia na nikim. Jeśli ktoś młodszy to ogląda, jak gdybym mógł sobie dać radę mi z przeszłości, to powiedziałbym sobie, żeby nigdy nie opierać swojego szczęścia na kimś innym i nigdy nie poświęcać się zbyt bardzo. Już wam tłumaczę dlaczego. Generalnie nikt za was życie nie przeżyje. To jest takie zdanie, które, takie motto, które prowadzi mi przez życie, że nikt tego jebanego życia za mnie nie przeżyje. Nieważne w jakim głównie byłem, to im byłem niżej, tym mniej było ludzi wokół. I taka jest prawda po prostu. Gdy jesteście na szczycie, wiecie, każdy na was patrzy i każdy zbija piątkę. Jak jesteście nisko, raczej każdy o was zapomina. Więc taka rada ode mnie, coś jeśli miałbym dać jakąś taką...
taka myśl przewodnia tego odcinka jest taka, że niech zaważycie się przyjdzie, skupcie się na sobie i na pewno będzie dobrze wtedy. Trzeba się jebać, wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz, nie musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. Rano znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś masz. Przy niej stanął mi czas, jakbym zajarał se ha. I'm good, I'm feeling alright. Pięć influencerek w łóżku już. Ej, fajny, fajny koncept na ten numer, podoba mi się. Fajnie to brzmi, fajnie to brzmi. Nie czuję się sam, nie chcę iść już do lodówki. Po drugą butlę i gram. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam. I'm good, I'm feeling alright. Pięć influencerek w łóżku już nie czuję się sam. Nie chcę iść już do lodówki, po drugą butlę i gram. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam. Generalnie 5 influencerów w łóżku. Takie pytanie dla was, nie? Jakbyście byli sławnymi raperami czy tam osobami, też byście tak dużo ruchali lasek i w ogóle naraz i jakby nie przywiązywalibyście do drugiej osoby? Czy nie? Czy raczej ciężko powiedzieć? Czy bylibyście bardziej dla Blizzardian, czy jak jacyś piłkarze, że mają tylko jedną dupkę, powiedzmy jak Messi przez całe życie, nie? Dajcie znać, co myślicie, bo ja osobiście to musiałby się zastanowić. Fajne, przyjemne. Fajne i generalnie też. Czekaj, coś na końcu jeszcze? Snippet. Ilu raperów tu żyje tak jak ja, żaden okej. Ej, to będzie fajne. Czuję ten troszkę taki sznyt oldschoolowy, truskulowy. Często ten wspominam ostatnio, że lubię takie numery, bo na część tak mi się wychowywałem, więc miejmy nadzieję, że to będzie też coś fajnego, na pewno sobie sprawdzimy. Podsumowując ten numer, fajny, w takim innym stylu totalnie, jak na Zemsonę i też lirycznie. Znaczy lirycznie generalnie nie było jakoś mocno inaczej niż zwykle, jednakże momentami było czuć jakby tą inną tematykę, o tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o koncepcję na sam numer i o brzmienie, fajnie to wyszło, więc enjoyowałem, słuchałem z tego, fajne. No i też się nie odnosiłem do tego na początku, zawsze to mówię przy okazji Zemsony, że to jest jednak muzyka, której nie słucham na co dzień, więc słuchając tego, oglądając sobie po prostu klipy czy słuchając sobie jego muzy, zawsze to jest dla mnie jakieś nowe doświadczenie, więc bardzo ciekawy koncept, fajny numer. No i co? Enjoy Van, słuchając tego, dzięki wielkie, że jesteście, pamiętajcie, koniec za marzeniami i wielkie pozdro, peace.